różnych organizatorów. Wśród gości znaleźli się parlamentarzyści, prezydent Koszalina i delegaci z innych rotariańskich klubów w Polsce oraz w zaprzyjaźnionym niemieckim Prenzlau. Dobra współpraca to gwarancja, że działania podejmowane przez klub przyniosą korzyści potrzebującym, zaznacza Sławomir Nowosadko, który przekazał prezydenckie insygnia i służbę Romualdowi Wanowiczowi. Temat nowy, który inicjujemy w tej chwili, to jest niezwykle ważny, niezwykle potrzebny temat. To jest budowa Międzynarodowego Centrum Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży. Ten temat zaczynamy, ale chcemy, żeby rozwinąć na bazie osób, którzy poświęcają temu życie. Szpital Wojewódzki, ośrodek w Wandzinie, no i pomoc okolicznym szkołom, ośrodkom opieki. Spektrum jest ogromne, także kto z nas trafia na problem, próbuje przekonać pozostałych członków klubu, żebyśmy się tym zajęli, no i z reguły nam to wychodzi. Uroczyste spotkanie było dobrą okazją do uhonorowania zasłużonych koszalińskich rotarian odznaką Paula Harrisa, założyciela Rotary Club. Zawsze uprzejmy, o nienagannych manierach, pomagający potrzebującym w Wandzinie, nowy żelazny sekretarz, zaangażowany i skuteczny podobnie, pan dr Marcin Kęciński. Inny rotarianin, lekarz-stomatolog Marcin Bogórski, społecznie leczył chorych, bezdomnych, uzależnionych, niepełnosprawnych i nierzadko zakażonych wirusem HIV podopiecznych ośrodka Ekoszkoła Życia w Wandzinie. Stwierdziłem, że mam wolne weekendy, no to trzeba jeździć. I tak te sto parę kilometrów podróżowałem wiele weekendów. To była straszna praca, bo ci ludzie byli tak zaniedbani stomatologicznie. Oni w tym ośrodku spędzają miesiące, to nie jest albo lata, niektórzy są dożywotnio. A opieka była trudna, oni musieli być specjalnie wożeni do ośrodków w Bydgoszczy. Dwóch nowych członków od niedzieli oficjalnie należy do Rotary Club Koszalin. Są nimi architekt Bartosz Warzecha i prezes telewizji kablowej Koszalin Jarosław Bichun. Jestem wdzięczny kolegom przedsiębiorcom, którzy mnie nominowali. To było dla mnie zaskoczenie. Staram się działać na rzecz dobra innych ludzi już długie lata, tam gdzie mogę, gdzie na ile mogę się udzielam. Zostało to dostrzeżone i myślę, że takim propozycjom się nie odmawia, a tu będę mógł realizować dalej ten cel. O artystyczną stronę oficjalnej części uroczystości przekazania władzy w Rotary Club zadbała wokalistka Wiktoria Fedotowa. Nasze kochanie w sercu proroste przez roki.